właśnie dyrektor powiatowej biblioteki publicznej w Ostródzie panią Martę Zwalińską. Witam również serdecznie pana Dariusza Rusina, dzisiejszego prelegenta. Proszę państwa, pan Dariusz Rusin wygłosi prelekcję na temat starożytnej kultury indoeuropejskiej. Po wykładzie zapraszamy na degustację potrawy, którą pan Dariusz przygotuje, oraz na skosztowanie urodzinowego tortu, proszę bardzo, tu jest, który przyrządziła nam dzisiaj pani Jadwiga Gontarz. Koniec spotkania uwieńczy koncert rockowy dla miłośników muzyki rockowej dla młodzieży zespołu Coldplay. Składam wyrazy serdecznej wdzięczności wszystkim czytelnikom i przyjaciołom biblioteki za każdą inicjatywę i za każde działania na rzecz rozwoju tej placówki. Chciałabym w dzisiejszym dniu z tej okazji podarować, wzbogacić ten bogaty księgozbiór drobnym upominkiem dla najmłodszych czytelników, pozwolicie państwo. Przytoczyłam taki cytat. Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje. Tristan Bernard. To jest francuski pisarz, dziennikarz i literat. Z okazji jubileuszu 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łupcie z najlepszymi życzeniami dla najmłodszych czytelników Jolanta Górecka, sekretarz gminy. Dziękuję bardzo. W takim razie też mogłam, bo to proszę chyba bardzo, proszę. Jeżeli to już, to ja również chętnie, równie chętnie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Państwo wiecie, że my tutaj nie tylko z urzędu, ale również z wielkiej sympatii zawsze wobec działań Joli i w ogóle wszystkich państwa. Zanim czytam list gratulacyjny, jaki oficjalnie wystosowaliśmy tutaj do pani, oczywiście też serdecznie dziękuję no chyba wszystkim, którzy od tak wielu lat budowali tę bibliotekę, bo to są nie tylko ci, którzy ją prowadzą, ale także wszyscy, po prostu wszyscy, którzy w niej się spotykają, prawda, z różnych przyczyn. No a już tak oficjalnie to chcielibyśmy wręczyć list gratulacyjny z okazji jubileuszu 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łupcie. Składam na pani ręce serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za tak bogatą działalność kulturalną na rzecz książki, czytelnictwa oraz szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Wyrażam duże uznanie dla pracy biblioteki, która jest dziś nowoczesną instytucją, mającą do zaoferowania wysokiej jakości usługi, a także pięknie zaaranżowanym miejscem skupiającym no, wszystkie pokolenia mieszkańców gminy Łuchta. Z podziwem obserwujemy podejmowane przez bibliotekę nowe, kreatywne działania, takie jak Ludowo Wieczór Literacki, koncerty z kanonu właśnie muzyki rockowej, czy twórcze zabawy literackie dla dzieci. W tak uroczystym dniu życzę pani oraz wszystkim pracownikom biblioteki, wielu zadowolonych użytkowników, dumy z wykonywania szlachetnej pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku oraz zapomnieniem o wszelkiej życzliwości. Jak wyglądały początki naszej pracy w nowym miejscu i jak rozwinęła się działalność biblioteki dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zilustruje multimedialna prezentacja, którą państwu teraz przedstawimy. Zapraszam. Można chyba zgasić światło. To dzięki wam, drodzy państwo, biblioteka żyje, może spełniać swoją misję, czyli upowszechniać czytelnictwo. I właśnie dzisiaj, teraz chciałabym państwu serdecznie podziękować za to, że przez długie lata byliście stałymi bywalcami i wypożyczaliście
dużo książek, bo to będą nagrodzeni ci, którzy przez długie lata wypożyczali no, znaczną ilość książek. Oczywiście mam przygotowanych więcej tytułów, ale nie widzę chyba pani Hildegardy Jurgi. Nie ma też pani Heleny Szostak, tak? Więc książka to najlepszy przyjaciel, który nie oszuka i nie zdradzi, lecz dostarczy wielu wzruszeń i wspaniałych przeżyć, które o dziwo można doświadczyć, nie ruszając się z miejsca. Z okazji 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Buchcie w dowód uznania, wyrazy podziękowania za wieloletnie czytelnictwo pani Marii Dąbrowskiej z życzeniami pomyślności w życiu osobistym w bibliotekarze. Proszę bardzo, to jest skromny upominek, należy się większy, ale wszyscy no, takie. I to takie specjalne jeszcze podziękowanie, dowód uznania, wyrazy podziękowania za czytelnictwo oraz bezinteresowną pomoc przy organizacji wielu imprez kulturalnych w GPP w Łódźcie składam państwu Anicie i Stanisławowi z Dunia. Nie można nie docenić tej pomocy, także bardzo dziękuję. Proszę państwa, 30 listopada kończy u nas staż Magda Sikorska, która nam tu wiele, wiele pomogła. Pracowała tu no prawie rok. Jest to naprawdę osoba. Wiele pomysłów i życzę ci, Magdo, wiele szczęścia w życiu osobistym. Dołączamy do tych podziękowań, do życzeń piosenkę, której tytuł brzmi teraz. Miłość jest wokół mnie z repertuaru grupy Trogs. Studia literatury. Tym się zajmujemy. Badamy teksty literackie, wyszukujemy artefakty, czujemy się trochę jak Indiana Jones, tak? Poszukujemy różnych wykopalisk, znalezisk, gdzie tylko coś zostało z tych czasów zamierzchłych. Staramy się to zabezpieczyć, zbadać. Może nie jest to sposób stricte naukowy, taki akademicki, natomiast staramy się otworzyć pewną furtkę dla dalszych poszukiwań. Pani Jola ma wpływ na to, co się dzieje w kulturze Łódźcy. To jest jednostka, prawda? Wciąga swoich przyjaciół i ciągnie za sobą
nas wszystkich. Widzimy, to działa, naprawdę, zobaczmy. Zebraliśmy się z odpowiednich tutaj inicjatyw. Oczywiście działa to też w szerszy sposób, że dana organizacja, czyli dobre zarządzanie wójta, ma wpływ na cały obszar gminy, tak? I to wszystko funkcjonuje, wszyscy są zadowoleni. Im silniejsza ta jednostka ma silniejszą kulturę, tym szybciej wprowadza zmiany. I dzisiaj trochę powiemy o sile kultury i o tym, że kultura może być też słaba. Ale nie bójmy się tego słowa słaba, dlatego że ja już tutaj z panią Jolą rozmawiałem na ten temat, że słabość wcale nie oznacza słabości, bo można spojrzeć na słabość jako przedsionek do tego, żeby się rozwinąć w danej kwestii. I człowiek inteligentny, on wyszukuje sposobności dla poprawy, żeby być jeszcze lepszym. Dostałem dyplom z czytelnictwa, ale czy to oznacza, że ja już sobie go wieszam i już nie przychodzę do biblioteki? Prawda? To nie o to chodzi. Zawsze szukajmy drogi rozwoju, drogi samorealizacji. Drodzy Państwo, to dla Was ten tort. To jest dalszy ciąg podziękowań. Kto dmucha świeczki? Wszyscy. Kto tu sobie będzie dziękował? Jeszcze chwila. Tam można jakby Pan mógł... Wszystkim, wszystkim. Tak, wszystkim razem. To ktoś musi dać. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. A kto? Czytelnicy.